Między tym wszystkim, o czym przyszło jej marzyć, była niczym liść na zbyt silnym wietrze. Niewiele pragnęła, choć chwilami wydawało jej się, że właśnie pragnęła za wiele. Dni długie, samotne, coraz bardziej rysowały się smutkiem na jej czole, a schodzony płaszcz coraz mniej tolerancyjny dla długich wieczornych spacerów. Uwielbiała siadywać przy oknie i w milczeniu pić herbatę z jej ulubionych filiżanek w staromodne różyczki. Czekała. A zegar codziennie wybijał tak samo długie, samotne godziny. Styczeń, marzec, maj, listopad, grudzień. Jak te dni mijają szybko. A pamiętam, jak taka malutka była i tak uwielbiała ciasto z morelami. A jeszcze bardziej wyjadać morele z ciasta, myśląc, że nikt nie widzi. Pamiętam zdarzenie, gdy pewnego sobotniego popołudnia ksiądz z parafii świętego Franciszka przyszedł z zapowiedzianą wizytą do naszego domu. Na pięknej, porcelanowej tacy, która stanowiła jeszcze pamiątkę po mojej zmarłej babci, pokrojone leżały kawałki świeżo upieczonego ciasta. Gdy ksiądz je zaczął kosztować,
Jego oczy zrobiły się ogromne ze zdziwienia. I stwierdził, że jeszcze nigdy nie jadł ciasta morelowego, w którym nie byłoby ani jednej moreli. Ach, ksiądz był dość konserwatywną osobą i w opinii całego miasteczka bezapelacyjnie pozbawioną poczucia humoru. Jego kazania, długie i przymidnawe, na pewno nie przysparzały mu wielu fanów. Upiekę ciasto z morelami. Pasztet i makowca. Tak, upieki jeszcze makowca. Martunia przyjedzie. Święta za rogiem. Przyjedzie. Na pewno przyjedzie. A jak to tak, gdyby matka zapomniała, jak ciasto piec? Nie daj Boże. A morelowe to ulubione Martuni. I pirany w oknach pozmieniać muszę. Ostatnio jak była, mówiła, że kolor niemodny. A właśnie miałam pytać. Kiedy Marta była ostatnia? Mm-hmm.
No, spaniam cię, kochanie, na to swoje spotkanie. Nie mogę jest kazać ukochanemu czekać na siebie. A nie daj Bóg, jak ci się jeszcze przeziębi na tym mrozie. Pędzę już. Pędzę. Grają dzisiaj moją ulubioną wersję opowieści biblijnej. Jeśli będą jeszcze bilety, to może się wybierzemy. Do widzenia, pani Anna. Do widzenia, Emilka. Pani Anno, bo ja zupełnie zapomniałam. Ja przyszłam się spytać, czy chleba nie kupić, albo ziemniaków nie przynieść. Na zakupy jutro się wybieram, a przed świętami to może przydałaby się pani pomoc. Dziękuję ci, córciu. Dziękuję. Ale mam jeszcze trochę chleba, a i wyrzucać nie lubię. Można by w zasadzie taką za okno, ale łobuzy ostatnio zjadły mi cały pudzień, co to dla wystygnięcia na parapecie zostawiłam. W zasadzie to nie ich wielka wina, choć starej baby, co to łatwy kąsek gołębią po noc postawiła. No dziękuję ci, córciu. Teraz pójdę na to swoje spotkanie. Pani Anno, bo moja mama, to znaczy, ona mówiła, że no gdyby jednak Marta nie przyjechała, to znaczy, że ona zaprasza do nas. Nie martw się, przyjedzie. Biegnij, biegnij na to spotkanie swoje, biegnij. Jeszcze raz, do widzenia, pani Anna. Do widzenia. Co nim, Bryczku? Przyjedzie, prawda? A tymczasem znów zostaliśmy sami. A kto to może być o tej porze? Może święty Mikołaj. Proszę! Dzień dobry, pani Anno. Aj, sroga ta zima. A, roboty przed świętami. Tym jeszcze większe opóźnienie. Ręce mi całkowicie skostniały. Widzę, że jest coś dla mnie. A nie, to nie dla pani? O, tak, parę rachunków, trochę ulotek. Przykro. Trudno. Nie szkodzi. A może wejdzie pan, ogrzeje się trochę? Wprawdzie ciasta nie mam, bo będę dopiero piekła, to bym poczęstowała. Chętnie bym z panią chwilę pogawędził, ale torba jeszcze ciężka, a i do domu śpieszno. Obiecałem wnukom, że razem będziemy choinkę ubierać. Wesołych świąt, pani. Wesołych świąt, panu. Aha, pani Anno, bo jakby chleba trzeba było, to tam na rogu w piekarni dostawcy zamówienia pomyli. I stara kwaśniakowa tak temu biedakowi popalić daje na cały głos, że to nie hurtownia i że co ona teraz z tymi bochenkami pocznie. To jakby chleba trzeba było, to tam w piekarni na rogu jest pod dostankiem. Dziękuję. Raz jeszcze, wesoły świąt, pani. Wesoły świąt. Wesoły.
zabiorę na koniec świata. Nie będziesz już sama. W nasze dłonie wpleciemy tęczę i wmówimy światu, że to anioły bawią się barwami. Będziemy tańczyć, pić ze złotych filiżonek herbaty świata. A gdy noc późna, otulę cię ciepłym kocem, tak do rana doczekamy świtu, wpatrzone w najbardziej bezchmurne niebo. Zawsze już będę obok. Każdą twą łzę przemienię w uśmiech, diament, który później złożę w twoich dłoniach. Zabiorę cię, mamo. Zabiorę na koniec świata. Mamo, smutno tu i obco, drzewa inne rosną i ciszy nikt nie zna tu. Mamo, nie myśl, że się skarżę, żal mi tylko marzeń z dziecięcych dni, moich dni. Widzę znów nasz dom, ciebie, mamo, w nim. Wspominam stary klon, ciemny i wysoki jak dym. Mamo, w sercu cię kołyszę, list do ciebie piszę. Ciemny jak ta noc, to nieprawda, mamo. Jutro wyślę ten list, jest dobrze, mamo. Tak jak miało być, a ty, mamo, śpi. Jeszcze noc dobrze śpi. O, mamo, o, mamo, śpi. Te święta, Anno, również będą dla ciebie samotne. Więc śnij. Śnij sny najpiękniejsze. I niech anioły mają cię w swojej opiece. Szkoda, że go już z nami nie ma.
przybierzeli dobrym krajem pasterze. Witaj, mamo. Skośnie dziecko myczku na liże. Cześćko, ja cię dobry dostrzeć. Jaka ty piękna jesteś. Ojejku, zmarzliście. Herbatki wam na parze. Babciu, poczekaj. Dobra, panie. Gdzie masz ozdoby? Tu choinkę ubierzemy. Mam w pokoju, już przynoszę. Moje dzieci. Babciu? Tak, o... Babciu, a czy ty wiesz, że Marynka, pamiętasz Marynkę, sprzedała ten stary dom w Ciotce i wróciła z powrotem tutaj, na wieś. Tak, a tak się zarzekała, że na stare kąty nie wróci. Tak, pewnie. To stary młynarz smoli konewki do grubej Marynki, a że ona już dobrze po 40, no to i wyboru wielkiego nie miała. A poza tym na posag leci. Tak, gdzieś tam ona gruba. To raczej stary młynarz kształtów rumensowskich. Może i nie gruba, ale jak bluzeczki o dwa rozmiary za małe włoży, a że pokazać ma co, to nawet jak ksiądz proboszcz drogą idzie, to się żegna. No, pomarzyć każdy może. Ale o starej Marynce? A co u was, dzieci? Szczęśliwe jesteście? Szczęśliwe, mamo. Tylko nam ciebie brak. Przeprowadziłabyś się do nas. Tyle razy z Martusią rozmawialiśmy. I pokoik ci wyremontujemy. Zosia za niedługo do akademika się wyprowadza. To byłabyś z nami. Dziękuję wam, dzieci. Dziękuję wam bardzo. Ale wiecie, stary drzew się nie przesadza. A mnie tu dobrze. I nie zawadzam nikomu. A wy zawsze możecie do domu przyjechać. Zawsze tu będę na was czekała. Wiemy, mamo. Ale pomyśl proszę jeszcze. Ojej, o herbatce zapomniałam. Wracam wspomnieniami do tego widoku. O, zawsze uwielbiałaś taką pogodę. Widziałam w nim coś magicznego. Miałaś w zwyczaju, jako panienka, siadywać w swoim pokoju na poddaszu i godzinami wpatrywać się w ten zamglony świat. Zawsze zadziwiał mnie widok gór, oplecionych w cieniutkie niteczki. Opadały i znosiły się, jakby pragnęły pociągnąć te wszystkie góry do nieba. Wierzyłam też, że w tych lasach żyją maleńkie elfy. Jeśli się dobrze postaram, to przyłapię je któregoś dnia, gdy będą skakać po mokrych listkach paproci. To był piękny czas. I tata jeszcze żył. Magiczny czas świąt.
ludzie pomału wstają od wigilijnego stołu i spojrzą na pasterkę. Ale ty, Anna, śnij, śnij swój piękny sen. Chodźcie, dzieci. Usiądziemy do stołu. Pierwsza gwiazdka już na niebie. Świece zapalę. Chodźcie, dzieci. Było? Sen? Czy zjawa? Śniłam tak pięknie. Nie. Ona tu była. Przybyła. Co mnie zmusiło? I czemu? Spać pragnę. Proszę cię, Boże. Oddaj mi moje sny. Zapomniałaś o matce? Zapomniałaś o mnie? Wesołych świąt, córeńko. Gdziekolwiek jesteś,
uwagę na to, ja wiem, ja rozumiem, że czasami możemy prawda, pojechać do pracy, bo wszystko inne, z czym się spotykamy na co dzień. Czasem możemy go zadzwonić, nie zapominać o tych, którzy tam gdzieś na nas czekają. Dziękuję. Olha, na pra mim. Cheixa, cheixa, cheixa.